Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj niebywałą przyjemność zaprezentować nowość na naszym polskim rynku. Są to maty do wyciszania samochodów, tudzież wygłuszania, jest wiele nazw tego procesu. Z nie byle jakiej firmy, jaką jest firma Morel. Przy okazji pokażemy też inne produkty premium, jakich stosujemy na co dzień. Ale skupmy się na tym, co przyszło nam z Morela. Jesteśmy, z tego co wiem, pierwszą firmą w Polsce, która otrzymała te materiały. Powiemy w dwóch słowach, co to jest, do czego to służy i do czego będziemy to używać. Jak widać, firma Morel zadbała również o opakowanie tego produktu, mimo tego, że jest to produkt typowo instalatorski. To nawet zewnętrzne pudełko wygląda premium jak sam materiał. Są to oczywiście materiały najwyższej jakości. I zaczynając od lewej strony, mamy tutaj trzywarstwowy materiał. I o każdym chciałem dwa słowa. Są to w ogóle opakowania instalatorskie, mieszczące dużo, dużo materiałów w jednym opakowaniu. Tutaj mamy 10 listków maty. Mata to jest taka typowa mata do zastosowań takich najbardziej wszechstronnych, ponieważ w skład tej maty wchodzi tutaj na zewnętrznej warstwie butyl wysokiej jakości, później mamy grubą folię aluminiową i ostatnią warstwą jest gąbka specjalna, polimerowa, kauczukowa. Tutaj składu dokładnego Morel nam nie udostępnia. Łączna grubość tych wszystkich materiałów podana jest tutaj na opakowaniu i stanowi ona 4,5 mm. Czyli mamy taką typową kanapkę składającą się z trzech warstw i ma ona finalnie 4,5 mm. Wygląda tak, jak przed sekundą prezentowaliśmy. O, z ładnymi znakami Morel, nadrukowanymi na zewnętrznej warstwie. No i jak już nawet widać tutaj na tym załączonym obrazku, mamy strasznie silny klej, aż ciężko liner odkleić, więc już od razu na pierwszy rzut oka widać, że to będzie bardzo dobrze się przyklejać. Widać, że mamy tutaj grubą folię aluminiową, butyl i gąbkę. Tak to wszystko w przekroju ładnie wygląda. Może się udało się wyostrzyć. Więc ok, więc tu mamy tak zwaną kanapkę, którą stosujemy bardzo często, ponieważ załatwia ona na jednej macie wiele, wiele problemów. Przechodząc dalej, mamy już dwie typowe maty butylowe, specjalnych mikstur butylu z innymi polimerami. Ta ma 2,1 mm grubości, a ta ma 2,7 mm grubości. To już jest bardzo gruba mata. Pokażę, jak ona wygląda, bo tutaj w tym przypadku również Morel nas nie zawiódł. Wygląda bardzo niepoziomkowo ta mata. Ma taki kształt, ładnie mówiąc, heksagonalny. Z pięknymi nadrukami Morel. Ja wiem, że to co prawda mata, nie powinniśmy się tu zachwycać nad wyglądem, ale warto na to zwrócić uwagę, bo tego typu layoutu, czyli wyglądu zewnętrznego, żaden producent nam nie dostarcza. No i wygląda to po prostu bardzo elegancko i schudnie. I na koniec mata 2,7 mm, również kształt heksagonalny. Tutaj, żeby łatwo można było odróżnić, mamy logowanie z innym kolorem. I sama mata jest grubsza, bo ma 2,7 mm, a sama mata po lewej stronie ma 2,3 mm. Są, tak jak już mówiłem, typowe maty butylowe. I co tu więcej powiedzieć? No są to już, jak już mówiłem, topowe materiały pod względem jakości, jak to u Morela. Są to totalnie premierowe produkty. Morel pierwszy raz wprowadza na rynek maty. A tutaj poniżej mamy maty, które używamy na co dzień. Po lewej stronie mamy matę Focal. Jest to również kanapka trzywarstwowa. Tu nawet widać, że mamy kawałek wycięty. To był ostatnio używany. Jeżeli chodzi o przekrój, to jest to samo co w tej pierwszej macie z Morela. Mamy trzy warstwy. Matę butylową od spodu, później przykładkę z folii aluminiowej i na koniec gąbkę z kauczuku, no i nadruk. Tutaj w tle również trafiła nam się bardzo podobna mata Gledena. Również jest to kanapka, również składająca się z trzech różnych warstw. I tutaj na samym dole tutaj mata Dynamata. To również produkt premium najwyższej jakości. Mamy tutaj pomiary. Mata ma
niecałe 2 mm. Jest super lekka, bardzo efektywna, topowa marka z USA. A po co nam tyle mat? No po to, żeby dostosować poziom, jeżeli chodzi o budżet i poziom, jeżeli chodzi o finalne wytrzenie, do możliwości danego klienta i do tego, co robimy w danym samochodzie. Także taka oto krótka prezentacja materiałów, które do nas dopiero co przyjechały od firmy Moral. Dziękujemy dystrybutorowi za to, że możemy je jako pierwsi w kraju podotykać i myślę, że wkrótce będzie pierwsza realizacja wraz z jakimiś fajnymi głośnikami od Morala, ale o tym może za chwilę, bo również też przyjechały na fajne nowe głośniki z tej samej stajni, jaką jest Moral. Także dzięki. Nie wiem, co jest. Nie wytrzymał. Nie wytrzymał presji. Dobra, okej, spoko. Nagrałem.